Dobry dzień! Dobrodoszli na kanał Međuslovianskiego języka. Međuslovianski język to jest język rozumliwy przybliżno wszystkim słowiańskojęzycznym ludziom bez uczenia. Ja będę robić test rozumliwości međuslovianskiego języka, no nie rozumliwości međuslovianskiego języka drugim Słowianom, no rozumliwości, którą mi dawa međuslovianski język, aby rozumieć drugie słowiańskie języki. Mi potrzebno jest nieco wam rekti. Ja mam mały sekret. To znaczy, ja nigdy nie uczył jestem się drugich słowiańskich języków. Mój rodny język jest polski. Ja uczył jestem się međuslovianskiego języka. I nigdy ja systematycznie nie uczył jestem się ni jednego drugiego słowiańskiego języka. Ja czytał jestem na przykład stronice na Wikipedii i mal jestem nie mnogo kontakta, no tako, że nie mnogo i z tego powodu, że ja nie żył jestem w nikakoj słowiańskiej krainie i w tutom eksperymencie, który ja będę robić na wszystkich słowiańskich językach, będę możliwo uwidzieć, kako međuslovianski język dawa mi pomoć w rozumieniu drugich słowiańskich języków. Ili może by ti nie dawa mi nikakoj pomoci. To trzeba jest wam ocenić. Dobrego oglądania. Dobro, i tak plan jest takowy. Prosto wchodzim na niekakową Wikipedię, na przykład serbska Wikipedia, słowiańskojęzyczna Wikipedia i klikam tuto. Niekakowy случайny tekst. Tako ja nie znam, co ja będę czytać. Będę tako robić niekoliko kratno, 2-3 kratno i będę czytać mało tutego teksta. I możemy wchodzić na czeską Wikipedię. Polacy mówią, że czeski jest bardzo podobny do polskiego języka. I tak może być i będzie lekko. Uwidzimy, myślę, to jest to. Nachodni członek. Grizelin. A, widzicie, ja jestem tako, że zablokował obrazki wyższych dwóch dzielożnych roślin z rzadu mirzykotware. I są to drzewiny z jednoduchymi, strzydawymi listy, a z drobnymi pieczętnymi kwiaty. Rod zahrnuje 6 aż 8 druhów, a je rozszerzen w Jiżniej Ameryce, a Nowym Zelandu. Ja nie jestem biolog i tak nie znam, czy to może znaczyć dwoudzielożnich. Może być i to jest nieco z pladą, z zrną tutaj rośliny, ili może być i nie znam, nieco z wietkami. No to jest niekako dzielące na dwoje, da? Potem nie znam. I to jest rzad mirzykotware. No da. Niekakowa rastlina i z niekakogo ręda rastlin. Są to drzewiny z jednoduchymi strzydawymi listy, a drobnymi peticzetnymi kwiaty. Aha. To jest niekakowa drzewina. Nie znam, co to znaczy, no myslim, ja domyślają się, to jest nieco z drewom. To znaczy, ili to jest jakoby takowy kust, jakoby takowe chrastie, ili to jest niekakowa rastlina, która ima wyższe takowe drewniane wietki ima jedne listy, może być i to znaczy jest jeden list, a nie na przykład dwa listy, jako niektóre rastliny, da? Rod zahrnuje aż 6-8 druhu, to jest niekakowe 6-8 podrodów, myślę, podrodów. Aha, dobro, to są te krytosemenne, to rozumiem.
na polską jest okryto nasienne, a no na međuslovianską jest słowo seme i na polską jest słowo siemię. Myślę, to jest mnie wyższe rozumiał. Problem jest takowy, że prosto te nazwy biologiczne są bardzo rozliczne w mnogich językach. Da, okej, okay, idemo następujący członek. Oppo. Oppo Electronics Corporation. Kratce Oppo je chiński wyrobca konsumni elektroniki założeni w roku 2001 ze sídlem w mieście Dongguan w jihočínskej prowincji Kwangtung. Oppo to jest niekakowy kitajski dzielatel elektroniki za konsumentów i on był stworzony w roku w lete 2001 i jego siedliście, da? Było w gradzie Dongguan w južno-kitajskiej prowincji Kwangtung. Oppo imał 5 najwielkszy udział, da? Udział, tak obychmy rekli w polskim, na światowym targu mobilnych telefonów za tymi i z tworzycielami, jako producentami, jako Samsung, Apple, Huawei i Xiaomi. I on był, taka statystyka była w 2017 lete. Kratko to jest međuslovjansko, wyrobce to jest i z polskiego, także rabity jest w međuslovjanskom. Sidlo to także jest dość wszesłowiańsko, miasto to jest polskie słowo i miasto to jest także međuslovjansko, znaczenie jest mnogo drugo. Poliak nie rozumiałby jihočínska, no jug to jest međuslovjansko. Wszystko to rozumliwo. Jeszcze ostatnie z czeskiego, uvidimo. Czy to będzie jeszcze jedno? Najat. Zastarale najat, nebo najat, nebo naujat. Gronsko? Dobro, to jest niekakowo malo selo, takowo siedliście ludzko w krainie, w regionie Avannaata, w krainie Grunsko. Nie znam, czy to znaczy Gronsko. On nachodzi się na ostrowie z równym imieniem, stejno imienny, to taką myślę, to znaczy, domyślają się, na Upernawickim Sołostrowi. Da, Sołostrowi, myślę, to jest niekakowa skupina, niekakowa grupa ostrowo w Sołostrowi. Aha, i w lete 2017 tam żyło 5-10-9 żyteliew, obywatel, to jest także polskie słowo, w međuslovjanskom nie jest, no chwała polskomu, ja rozumiem. I tak imię sedliszcza znaczy mladi radci. Radci, nie znam, czy to jest. No generalno to nie zvuči, jakoby to było w Europie. Finlandia, ili nie, czy to tako? Nie znam, uvidimo. Generalno rozumiel jestem, co to jest, no nie znam, czy to jest Grąsko. Aha, dobro, Grąsko to jest autonomiczna część Danskiego Królestwa. A, dobro. No, no okej. Okay. Drogi ludzie, to jest koniec tego epizoda. Mówicie, co myślicie. Razumjeli jesam li ja dobro, razumjeli jesam li ja slabo, a kako dobro, po vašemu mnjenju, ja bih razumjel, ako bih sistematično učil se češskogo jezika. Pišite v komentarjah, hodite na međuslovjanski Discord server, facebookovu grupu, na newsletter i nehaj međuslovjanska sila bude s vami.